Partnerem tego odcinka jest pierwsza w Polsce konferencja online dla fotografów Refresh Photoforma, co sprawia, że model RX100 pierwszej generacji tej serii doczekał się statusu kultowego i jest nadal bardzo pożądany przez fotografów. Na pewno pomógł temu świetnej jakości jasny obiektyw, duża matryca, a także celny autofokus. Ale jeśli mam powiedzieć, co mnie osobiście przekonuje do tego aparatu, to jakość zdjęć czarno-białych, które prosto z matrycy wyglądają po prostu rewelacyjnie. Można powiedzieć, że Sony w pewien sposób wynalazło na nowo klasę aparatów kompaktowych, takich mieszczących się w kieszeni, które moglibyśmy zaliczyć do klasy premium, właśnie wypuszczając w 2012 roku pierwszy model z serii RX100. Od tego czasu RX100 doczekał się już kilku wersji, w 7 właściwie pojawił się w sklepach. Natomiast ten RX100 pierwszej generacji nadal cieszy się wielką popularnością, między innymi dlatego, że w porównaniu do tych kolejnych generacji można go dostać bardzo tanio. O cenie powiem na sam koniec tego odcinka, dlatego że jest tam ukryty szczegół, na który warto zwrócić uwagę. Ale zacznijmy może od początku. Tutaj główną rolę gra oczywiście obiektyw, który jest sygnowany marką Carl Zeiss. Jest to Vario Sonar o świetle f1.8, czyli mamy naprawdę jasne szkło, które potrafi nam dobrze współpracować z jednocalową matrycą. Przypomnijmy, że jednocalowa matryca w kompaktach to nie jest coś, co się często spotyka. Zresztą wystarczy na listę tych aparatów kompaktowych o dużych matrycach zerknąć i zobaczyć, że tych aparatów do wyboru nie ma zbyt wiele. Była taka seria w Nikonie, nazywała się 1 i też miała te jednocalowe matryce. Natomiast tutaj dla kontrastu RX100 został upakowany w matrycę o rozdzielczości 20 milionów pikseli i w zestawieniu z tym procesorem obrazu, który zastosowano w RX100, naprawdę daje niesamowite rezultaty, jeżeli właśnie rozważamy to pod kątem tego, iż jest to aparat kompaktowy, naprawdę takich małych rozmiarów. Za chwilę pomówimy o dalszych szczegółach związanych z tym aparatem, ale w kilku słowach chciałbym Wam opowiedzieć o partnerze dzisiejszego odcinka. Partnerem tego odcinka jest pierwsza w Polsce konferencja online dla fotografów Refresh Photoforma. Jest to druga edycja tej imprezy, ale tym razem będziemy mieli do dyspozycji aż 10 prelegentów, którzy opowiedzą nam, co zrobić przed nowym sezonem fotograficznym, żeby troszeczkę odświeżyć swoje podejście i do fotografii, i do fotografowania. Spotykamy się na stronie akademia.fotoforma.pl 25 i 26 kwietnia. Już teraz na stronie możecie przeczytać wszystkie szczegóły, kupić bilet. W cenie biletu jest oczywiście także wejściówka na festiwal fotoformy, który odbędzie się w czerwcu. Oprócz dostępu do transmisji online i możliwości zadawania pytań na bieżąco naszym prelegentom, będziecie mieli bezterminowy dostęp do nagrań właśnie na stronie akademia.fotoforma.pl. Wszystkie szczegóły oraz to, jak wyglądała pierwsza edycja imprezy, znajdziecie na stronie akademia.fotoforma.pl. Link do strony znajdziecie w opisie tego odcinka. Jeżeli przyglądamy się jakości zdjęć w RX100, to możemy zauważyć, że naprawdę to oddanie szczegółów jest bardzo dobre od krawędzi do krawędzi, co jest bardzo istotne, jeżeli rozważamy tutaj możliwości obiektywów o świetle f1.8, czyli bardzo jasnych, ale trudno się w sumie dziwić, dlatego że kiedy naciskamy przycisk startu w tym aparacie, to wyjeżdża nam naprawdę niezłej wielkości obiektyw, aż dziwne, że on się później mieści w ten rozmiar, natomiast to też pokazuje, że tutaj nie oszczędzano na konstrukcji tego obiektywu i to jest właśnie takim największym plusem tego też aparatu. To, co podkreślają inni użytkownicy tego aparatu i pod czym ja muszę się też zdecydowanie podpisać, to to, że autofokus jest bardzo szybki. Tak szybko reaguje, bardzo szybki sposób ustawia się tutaj ostrość i muszę powiedzieć, że ona jest naprawdę w punkt i jeżeli chodzi o jakieś zdjęcia szybszej akcji, to naprawdę wśród kompaktów czasami ta funkcja nie domaga i chyba po to właśnie był ten aparat zaprojektowany, żeby był naszym takim towarzyszem, aparatem może B, może nawet i C, do takich zdjęć powiedzmy rodzinnych, czy też okazyjnych, gdzieś, gdzie fotograf nawet zawodowy idzie, a nie chce mu się brać dużego aparatu. Tu mamy naprawdę świetną jakość dzięki rozdzielczości i dzięki wielkości matrycy. Oddanie szczegółów jest na zadowalającym poziomie. Plus jeszcze właśnie ten autofokus, który sprawia, że po
włączeniu już praktycznie w ułamkach sekundy możemy zacząć fotografować jaką chcemy akcję. Samo użytkowanie tego aparatu też nie jest wielce skomplikowane, bo mimo tego, że mamy tylko dwa pokrętła w zasadzie takie funkcyjne, to możemy je w bardzo fajny sposób zestawić z przyciskiem funkcyjnym FN i wtedy żonglować sobie jakimi chcemy tymi ustawieniami, czy to będzie ISO, czy to będzie korekta ekspozycji. Jest jedna rzecz, którą ten aparat zawdzięcza połączeniu tej matrycy z wydajnym procesorem. Otóż chodzi mi tutaj o zdjęcia w ciemniejszych warunkach. Naprawdę możliwości, jakie daje ta matryca, mimo że jest dość mocno upakowana pikselami, w tych trudniejszych oświetleniowych warunkach są bardzo zadowalające. Jest też oczywiście flash w tym aparacie, więc ewentualnie możemy uzupełnić scenę błyskiem flesza. Przy okazji obiektywu zapomniałem wspomnieć, że mamy tutaj zakres ogniskowych od 28 do 100 mm. Mówimy oczywiście o ekwiwalentach tego, co mamy, jeżeli chodzi o kąt widzenia w pełnej klatce, ale to nam daje zdecydowanie dosyć duży zakres ogniskowych. Natomiast jeżeli chcemy wykorzystywać największy otwór względny przysłony, czyli f1.8, no to trzeba się uzbroić, że fotografujemy na ogniskowej 28 mm. Powiedziałem trochę, że wspomnę jeszcze o cenie tego aparatu i tutaj warto uzbroić się w cierpliwość, jeżeli wyszukujemy używanych aparatów RX100. Oczywiście właściciele niechętnie się ich pozbywają, więc te ceny są na relatywnie dużym, wysokim poziomie. Natomiast jeżeli zestawiamy je z cenami aparatów używanych RX100, ale z tych późniejszych generacji, to bardzo tanio ten aparat z pierwszej generacji, mimo tego statusu kultowego, wychodzi. Natomiast też trzeba zapomnieć, że dostanie się go w cenie 600 zł, bo mi zajęło naprawdę kilka dobrych tygodni polowanie właśnie na ten egzemplarz. Natomiast jeżeli już będziecie mieli taką ofertę za niższą cenę niż 800 zł, to warto przyjrzeć się jej osobiście, dlatego że najczęstszą taką funkcją, która się tutaj psuje w tym aparacie, jest silniczek autofokusa, silniczek obiektywu i najczęściej poznać go po tym, że on wydaje dosyć dziwne dźwięki, także z racji tego, że jest to aparat leciwy, gdy kupujemy go z niepewnego źródła, polecałbym, żeby sprawdzić osobiście i odbiór osobisty preferować w tej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o też wyławianie okazji, to często widziałem takie ogłoszenia, które właściwie podkreślały fakt, że tutaj na ekraniku robią się jakieś bąbelki, że ten ekranik źle wygląda i w związku z tym jest niższa cena. Tutaj bym się tym nie przejmował, dlatego że fabrycznie RX100 mają tutaj taką naklejoną powłokę, która właściwie ma chronić ekran, więc jest to rzecz do wymiany i łatwo się to robi, więc tutaj akurat jest ten taki punkt, który może obniżać cenę, tym bym się akurat nie przejmował. Powiedziałem wcześniej, że jestem fanem tych zdjęć czarno-białych robionych z filtrem, właściwie który nie wymaga żadnej korekty później w Photoshopie czy w Lightroomie, więc tutaj można w tym trybie JPEGa fotografować i nie przejmować się w ogóle żadnymi innymi rzeczami. Natomiast warto wspomnieć, że ten aparat też fotografuje w trybie RAW, więc jeżeli ktoś chce po prostu bawić się tymi zdjęciami, to może. I też oczywiście, jeżeli chodzi o oddanie kolorów, to poza tymi filtrami czarno-białymi też można fotografować w kolorach. Te kolory są moim zdaniem na fajnym poziomie. Można z nich tutaj jeszcze sobie trochę powyciągać, jeżeli ktoś ma jakieś swoje osobiste preferencje do tego, żeby coś tam zmieniać. Jeżeli macie swoje ulubione kompakty, których rozmiar sprawia, że można zmieścić je w kieszeni spodni, to proszę o Wasze rekomendacje pod tym filmem. A jeżeli spodobał Wam się ten filmik, to zachęcam gorąco do tego, żeby zasubskrybować kanał Niezłe Aparaty i w ten sposób będziemy widzieli się w kolejnych filmach. Następne nagranie, które Wam rekomenduję, to, które widzicie na ekranie o Lumixie LX100, który jest nieco większy, ale też ma fajne możliwości takiego aparatu rodzinnego, takiego aparatu kompaktowego. Dzięki za uwagę, Jacek Siwko, niezłeaparaty.pl i widzimy się w kolejnym filmie.